40 lat temu wizjonerzy, myśląc o wolnej Polsce, pomyśleli też o dobrej edukacji dla młodego pokolenia. Spróbowano zgłosić, zarejestrować Stowarzyszenie Ogólnopolskie, Społeczne Towarzystwo Oświatowe. I choć rejestracja trwała trochę więcej niż rok, to okazało się, że w czasie próby uzyskania wolności w roku 1989 było Ogólnopolskie Stowarzyszenie, które pomagało rodzicom, nauczycielom, obywatelom, którzy chcieli poprawiać polską edukację, pomagać to robić w całym kraju. Do dzisiaj mamy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obywateli działających aktywnie na rzecz edukacji. Dzisiaj to jest 150 placówek, 15 tysięcy uczniów przez te prawie 30 lat, wielu absolwentów. To jest to, z czego jesteśmy dumni, ale to jest również to zobowiązanie, że nadal powinniśmy dbać o to, żeby polska szkoła była nowoczesna, radosna i stwarzała jak najlepsze szanse. I to jest to wyzwanie, którego się podejmujemy teraz. Ciągle jesteśmy potrzebni polskiej edukacji i Polsce. Lat rodzice organizują szkoły dla swoich dzieci, zaczynają marzenie o szkole najpierw dla swojego dziecka, później próbują budować receptę na możliwie najlepszą szkołę w danej miejscowości. 30 lat stowarzyszenia to 30 lat działań właściwie w całej Polsce. To kilkanaście tysięcy rocznie absolwentów szkół. Zatem sposób oddziaływania, bardzo starannie opracowany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe na swoich uczniów, owocuje tymi tysiącami absolwentów, którzy niosą w Polskę właściwe podejście do świata, czyli z jednej strony dzielni, z drugiej strony uspołecznieni, z trzeciej strony odpowiedzialni, bo to są te trzy wartości, które towarzyszą wychowaniu w naszych szkołach. Nasza szkoła wyrasta z ducha wolności i tolerancji. Nasza szkoła jest miejscem, gdzie ważne są relacje i ważny jest szacunek. Ważna jest alternatywność, ale też akceptacja dla różnorodności. STO jest właśnie taką organizacją. Idea Społecznego Towarzystwa Oświatowego zrodziła się w grupie, nielicznej grupie osób w roku 1987. I warto o tym pamiętać, że byli to ludzie, którzy chcieli zmienić system oświaty, chcieli zbudować szkoły dla swoich dzieci, które by wychowywały i uczyły w duchu takim obywatelskiego obowiązku, w duchu patriotyzmu. Myślę, że ta idea w dużej mierze obroniła się i przetrwała 30 lat i że dzisiaj Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego tę ideę ciągle tworzą i kontynuują. Dzisiejszy drugi dzień konferencji Społecznego Towarzystwa Oświatowego zaczęliśmy od debaty oxfordzkiej. Przewrotnie postawiona teza brzmiała, czy Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego wyczerpały swoją misję. Wśród argumentów dwóch ekip, krakowskiej i warszawskiej, zdecydowany wybór publiczności był za tezą, że naprawdę mamy co robić, naprawdę przed nami są wielkie wyzwania i jest bardzo dużo do zrobienia na polu oświatowym, na polu obywatelskim i to są wyzwania dla nas.
Z tej debaty wyciągnęliśmy też wiele wniosków, na co powinniśmy zwrócić uwagę, chcąc dalej jak najintensywniej służyć młodym Polakom w ich rozwoju, ale również przyczyniać się do zmian w całej polskiej edukacji. Zbliżamy się do takiej edukacji, gdzie zmieni się rola nauczyciela, gdzie zmieni się współpraca w szkole, gdzie nowe technologie należy pozyskiwać do ciekawej przygody edukacyjnej. Zaczynamy zastanawiać się, jak to przenieść na przyszłość naszej organizacji, czyli Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Próbujemy już na pierwsze zebrać wyzwania dla stowarzyszenia, dla naszych szkół i rzeczywiście nazwać te najważniejsze wyzwania szkoły przyszłości.